Obrazy mają swoje realne źródło w zdjęciach, które robię przy okazji spotkań z koleżankami, lecz na płótnie już nie są opowieścią o wydarzeniu podczas tworzenia tych zdjęć. Są już przetworzone, są często sklejone z wielu fragmentów. Często są dokładane jeszcze moje pomysły, które mam w głowie. Także przede wszystkim inspiracją jest rzeczywistość wokół mnie. Oczywiście na to się składają różne elementy, które trudno uchwycić, lecz które wpływają na to, że wybieram dany fragment ze zdjęcia. Miałam wiele malarzy, którzy mnie bardzo inspirowali, między innymi Paweł Książek, Gerhard Richter, Michel Boremans lub Tuymans, lecz nie mogę zapomnieć oczywiście też o znajomych, którzy malowali razem ze mną w pracowni na Akademii. Bardzo dużo mi dawało obserwowanie ich najpierw, gdy malowaliśmy tą samą martwą naturę, a później, gdy obserwowałam, jak tworzyli już własne kompozycje. Zaczynam od planowania obrazu, ale nie wszystko jest dokładnie, nie trzymam się do końca zawsze mojego planu. Zostawiam jeszcze sobie miejsce na to, żeby zmienić coś dodać. Pomagają mi szkice, które realizuję przed tworzeniem kompozycji. Ale bardzo często zdarza się, że gdy zaczynam obraz, zmienia na przykład totalnie kolorystykę albo w trakcie nie ma tego efektu, który by mi chodziło i wtedy daję sobie pole na zmianę. Nie mam konkretnego obrazu, który najbardziej lubię. Najczęściej to są fragmenty obrazów, z których jestem zadowolona. Ale są, które cenię przez dłuższy czas, oczywiście dopóki na przykład nie stworzę jakiegoś nowego, bo cały czas chciałabym coś zmieniać. Lubię obraz, który jest na zaproszeniu. W tej chwili cudze słowa już nic nie znaczą. Jakoś do tej pory, gdy na niego patrzę, jestem zadowolona i w nim chyba bym nic już nie zmieniała. Nie wyobrażam sobie nie malować, ale nie nazywałabym tego pracą, ponieważ wykonuję do tej pory różne zlecenia, czy mam swoją grupę, którą uczę, więc wyobrażam sobie, że mogłabym zarabiać, pracować w inny sposób, lecz moim marzeniem jest to, żeby zawsze mieć czas, żeby pójść do pracowni. Jeżeli da się te dwie rzeczy połączyć, to jak najbardziej, ale dla mnie zawsze najważniejsze, żeby jednak nie być w takiej sytuacji, żeby nie móc tworzyć.